We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, dear colleagues. Dzień dobry, drodzy koledzy, drogie koleżanki. Witamy na głównej sesji dotyczącej nowych regulacji. Bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, tym, którzy są tutaj na sali, tym, którzy łączą się przez internet. Chciałbym po pierwsze oddać głos naszemu moderatorowi, panowi Jovanowi Kurbalii. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak Państwo widzą, jestem tutaj w moim biurze w Wiecznym Mieście, w Watykanie. I muszę powiedzieć, że dzisiaj rano uczestniczyłem w sesji dotyczącej dialogu międzywyznaniowego w kontekście nowych technologii cyfrowych. Była to interesująca dyskusja. I pojawiło się tam pytanie o to, w jaki sposób do cyfryzacji i sztucznej inteligencji podchodzą różne grupy wyznaniowe na całym świecie, różne społeczności wyznaniowe na całym świecie. I to była taka główna przesłanka tej dyskusji. Cieszę się, że dzisiaj będę mógł rozmawiać na dość podobny temat z tak znamienitymi panelistami. Zaraz ich przedstawię. Podczas tej dyskusji, o której mówię, pojawiło się takie pytanie, z kim należy się kontaktować w przypadku jakiegoś problemu, a więc co robić, z kim się kontaktować, jeżeli na przykład wystąpią problemy związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną prywatności, dostępem do internetu. I myślę, że to jest bardzo poważny dylemat, także dla nas, jako społeczności skupionej wokół szczytów IGF. I co możemy zrobić, aby odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie. I to pytanie będzie pojawiać się coraz częściej, ponieważ jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od internetu i wiążących się z nim technologii. Na szczęście mamy przyjemność, a przynajmniej ja jako moderator mam przyjemność uczestniczyć w dyskusji ze znamienitymi panelistami, którzy są tutaj z nami. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak więc serdeczne dzięki za dołączenie do nas. Bardzo cieszę się, że możemy przywitać wspaniałych gości, którzy reprezentują nie tylko znakomite instytucje, bardzo znane nazwiska, ogromną wiedzę ekspercką, ale także z pewnością przyczynią się do naszej debaty. A pamiętajmy, że rozmawiać będziemy o przyszłości regulacji dotyczących internetu. Tak więc jeśli to Państwa interesuje, znajdujecie się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Proszę Państwa, kto będzie z nami dzisiaj rozmawiał? Przede wszystkim będzie Margaret Wesware, która jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. Naturalnie nie trzeba jej. Bardzo przepraszam, była w ostatniej chwili zmiana, jeśli idzie o Komisję Europejską. Będzie z nami pani Emija Petra Kumpula-Natri, europarlamentarzystka, a nie przedstawicielka Komisji Europejskiej, za co przepraszam. A zatem Unia Europejska będzie znakomicie reprezentowana w osobie Emija Petry Kumpuli-Natri. Przepraszam, zdaje się, że patrzę na stary program, ale pamiętajcie Państwo, że wszystko dzieje się tak szybko, a internet zmienia się z dnia na dzień, z chwili na chwilę. Wiem, że i w Watykanie tutaj bardzo wiele się zmienia, mimo że Kościół i samo miasto jest wieczne i o swoich sprawach rozmawia od wielu dziesięcioleci. Tak więc przepraszam za tę zmianę. Jest z nami naturalnie Windsurf, osoba znana wszystkim, jeden z ojców internetu, osoba, która zainspirowała świat do tego, by wszedł w erę cyfrową. Z wielką przyjemnością witam Windsurfa, dziękując mu serdecznie za to, że połączył się z nami z Waszyngtonu.
Wśród wspaniałych panelistów mamy także Antona Gorelkina, który jest parlamentarzystą z Rosji i on właśnie o Rosji będzie mówił i o tym, co dzieje się w tej chwili w parlamencie rosyjskim w kontekście rozporządzeń i prawodawstwa dotyczącego szeroko rozumianego internetu. Witamy pana posła. Jest z nami także reprezentant ICON-u, pan Pik. Wiem, że pojawiły się także tutaj pewne zmiany, jeśli chodzi o przedstawicieli poszczególnych organizacji, tak więc patrzę tutaj na moją agendę, ale chcę powiedzieć, że na tym także polega piękno internetu i piękno spotkań wirtualnych. Nie wiemy dokładnie, kto się połączy i kiedy. Coś wspaniałego. To może ja tylko dodam, mówi moderator, że najnowsza wersja agendy została ci właśnie przesłana na czacie. O, już widzę, jest z nami zatem Karolina Aguere, reprezentująca Uniwersytet Sant Andres z Argentyny. Dobrze, otworzę zatem czat i postaram się także dobrze wszystkie nazwiska wypowiadać. Jeszcze raz przepraszam serdecznie panią poseł Mia Petre Kumpule Natri, reprezentującą Parlament Europejski. Witam panią serdecznie na naszej sesji. Jest z nami także pani Nihat Dad, która jest dyrektorką wykonawczą Digital Rights Foundations, fundacji działającej na terenie Indii. Proszę Państwa, zanim oddam głos naszym wspaniałym panelistom, może jeszcze tylko dodam, że Karolina Aguere, oprócz tego, że pracuje na Uniwersytecie San Andres, jest także wicedyrektorką Centrum do Spraw Technologii i Społeczeństwa CETIS. Tyle tytułem wprowadzenia i przedstawienia naszych gości. Pamiętajmy, proszę Państwa, że ta sesja jest częścią większego procesu, kiedy mówimy o tym, jak wzmacniać internet, jak wzmacniać także szczyt cyfrowy, trzeba pamiętać o tym, że najważniejsze jest to, byśmy mogli spotykać się, wymieniać doświadczeniami. Ja osobiście bardzo żałuję, że nie mogłem przyjechać do Katowic, ale jednak chyba najważniejsze jest to, by odpowiednio przygotować proces, zbudować jego architekturę i stopniowo przygotować się także do tego, że nasz internet, wiedza na jego temat będzie wkraczać w fazę dojrzałości. I w tym kontekście będziemy mówić o rozporządzeniach, o prawodawstwie i o tym, jak poszczególne zasady i mechanizmy wpływają na sektor prywatny, sektor rządowy, lokalne społeczności, jak radzą sobie z tym parlamenty, organizacje międzynarodowe i wreszcie instytucje standaryzujące. Zatem należy zadać sobie pytanie, jak z tym najważniejszym wyzwaniem radzą sobie ci poszczególnie interesariusze. Takie podejście wydaje mi się najbardziej odpowiednie, a chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, o czym mówiłem na początku, mianowicie o zainteresowaniu, jakie internet i regulacje budzą wśród różnych wspólnot wyznaniowych. Pamiętajmy, że mamy naturalnie twardą literę prawa, czyli przyjmowane rozporządzenia, ustawy przez poszczególne parlamenty. Jestem przekonany, że obecni tutaj przedstawiciele parlamentu, czy to krajowego, czy europejskiego, będą o tym mówić. Mamy wreszcie najlepsze praktyki, czy dobre praktyki tworzone przez jednostki biznesowe, przez firmy. To wszystko wzmacnia zarządzanie internetem, nadzór nad internetem i w ogóle nad treściami cyfrowymi, ale tyle prawo, a przecież życie czasami toczy się własnym torem i pojawia się także szereg trudności i pojawiają się elementy słabsze. I o tym właśnie powinniśmy także rozmawiać w kontekście bardzo zdywersyfikowanego krajobrazu, jaki przed nami się roztacza, kiedy myślimy o treściach, kontencie cyfrowym. I myślę, że to może być taka główna rama naszej dzisiejszej dyskusji. Postarajmy się teraz skupić na trzech najważniejszych
obszarach naszych rozważań. Zastanówmy się nad tym, co dzieje się w zakresie internetu i zarządzania treściami cyfrowymi w trzech obszarach. Przede wszystkim dane, treści, czyli tak zwany content i sztuczna inteligencja. Postaramy się o wszystkich tych trzech aspektach porozmawiać w kontekście dobrych praktyk, którymi możemy się podzielić, i administrowaniem tymi procesami. I proszę Państwa, chciałbym teraz oddać już głos pani Mia Petrzy-Kumpule-Natri, reprezentującej Parlament Europejski, gdyby zechciała nam pani podzielić się swoim doświadczeniem właśnie w kontekście nadzoru nad danymi, bo rozumiem, że Unia Europejska, Parlament Europejski w szczególności troszczy się o ochronę danych. W jaki sposób zatem w tym szerszym kontekście do danych można podejść, także w kontekście rozporządzeń typu RODO, które zostały wprowadzone w Europie, ale także i w kontekście innych inicjatyw. Oddaję głos pani poseł. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na dzisiejsze forum. Czy dobrze mnie słychać? Tak, znakomicie. Wszystko słychać bardzo dobrze. Super. Dzień dobry Państwu. Postaram się przywitać w różnych językach i przesłać Państwu serdeczne pozdrowienia z Parlamentu Europejskiego. Powiadomiono mnie o tym ciekawym spotkaniu stosunkowo niedawno, ale z radością przyjęłam zaproszenie na dzisiejszą debatę. Miałam się wybrać do Guadalajary i Paryża na poprzednie szczyty. Nie udało się to, ale mogę się z Państwem przynajmniej połączyć online tutaj w Katowicach. Wiem, że czeka całe grono znakomitych panelistów. Ja z większą uwagą wysłucham tego, co oni mają do powiedzenia. Ale może kilka słów w imieniu Parlamentu Europejskiego postaram się Państwu przekazać. Pojawia się zatem odwieczne pytanie, regulować czy nie regulować. Są oczywiście obszary, w których bez regulacji nie będziemy w stanie dokonać żadnego postępu. Jednym z tych obszarów są dane i także interoperacyjność danych, a także ich wykorzystanie stanowi tutaj niezwykle istotne wyzwanie. Cóż to oznacza? W jaki sposób mamy standaryzować wykorzystanie danych? Gdybyśmy wszystkie dane starali się ustandaryzować, a ich zarządzanie i administrację sprowadzić do jednego pociągnięcia właśnie prawniczego pióra, wydaje się, że byłoby to w zasadzie nonsensowne. Wiemy, że nowe usługi dostępne online stale się zmieniają, pojawiają się nowe wykorzystania, innowacyjne modele i formaty danych, i tutaj trzeba myśleć o interoperacyjności i o możliwości zapewnienia także konkurencyjności poszczególnych podmiotów rynkowych. A zatem wydaje się, że w kontekście interoperacyjności danych niezbędne jest stworzenie tak szerokich ram prawnych, które pozwolą nam w Europie w sposób właściwy i prawidłowy zarządzać danymi. Tym właśnie zajmujemy się w Parlamencie Europejskim. I dosłownie w ubiegłym tygodniu udało nam się osiągnąć polityczne porozumienie. Ja stanowiłam część tego zespołu negocjacyjnego. Negocjowałam w ramach zespołu w imieniu Parlamentu Europejskiego. Bardzo istotne jest to właśnie, w jaki sposób ustanowimy standardy interoperacyjne w kontekście danych. I właśnie w nowym rozporządzeniu, w nowych ramach prawnych, czyli w tak zwanym DHA, The Governance Act, czyli ustawie, która już będzie miała charakter zarządzającej wdrożeniowy, powołujemy tak zwaną Radę Innowacyjności Danych, i w tej Radzie zasiadać będzie wielu przedstawicieli rozmaitych interesariuszy, czyli także przedstawicieli świata akademickiego, rozmaitych branż przemysłowych, społeczeństwa obywatelskiego, ale także instytucje zajmujące się standaryzacją danych. Chodzi bowiem o to, aby w łonie tej Rady wypracować właściwe wytyczne, które będą także odzwierciedlać
najlepsze praktyki i standardy, których wdrożenia pragniemy na wspólnym rynku europejskim. Sama koncepcja zasadza się na tym, by europejski rynek stanowił rynek wiarygodny, na którym możemy wymieniać się danymi. Oczywiście nic nie dzieje się bez odpowiednich europejskich środków, dlatego będzie na ten temat dostępne finansowanie. I drugie pytanie, czy drugi zakres działań, w którym działamy w kontekście danych, to naturalnie bezpieczeństwo tych danych, ochrona danych. Pragniemy, aby dane były chronione w sposób wiarygodny, ale także i przejrzysty, szczególnie w kontekście ochrony danych osobowych. Tutaj można powiedzieć, że klejnotem w koronie jest naturalnie nasze europejskie RODO, czyli ustawa o ochronie danych osobowych wdrażana w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Ale także bardzo nam zależy na tym, by tego typu przepisy przestrzegane były na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych aż do Chin. A to wszystko w kontekście ochrony osób prywatnych wykorzystujących usługi online. Wiemy oczywiście, że w tej chwili daleko nam jeszcze do ideału i zdajemy sobie sprawę, że może dojść do poważnych zakłóceń, gdyby internet był w pełni otwarty i w pełni dostępny. Nie dzieje się teraz jeszcze na całym świecie i dlatego Unia Europejska od dłuższego już czasu stara się właściwie wyważyć zarówno prawa, jak i obowiązki związane z zarządzaniem internetem i także dostępnością danych i ich ceną oraz ochroną. Nie będę wchodzić może w szczegóły na ten temat, bo jakby poproszono mnie jedynie o pewne słowa wprowadzenia. Jak się Państwo pewnie zorientowali, ja pochodzę z Finlandii, a mój kraj dość aktywnie działa w kontekście ochrony danych i możliwości wymiany danych także na rynku globalnym. Dlatego my w Finlandii bardzo pilnujemy możliwości przesyłu danych między serwerami, między firmami. Bardzo istotne jest to, by firmy działające aktywnie, biznesy były w stanie w sposób wiarygodny i wymieniać się danymi, by internet był bezpieczny i by wszystkie podmioty zaangażowane w tym łańcuchu wymiany danych były w stanie wykazać się odpowiednimi zabezpieczeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. I to właśnie mam na myśli, mówiąc o interoperacyjności bezpieczeństwa cyfrowego. Wiemy, że internet jako platforma, także internet rzeczy, musi zapewnić interoperacyjność tych podmiotów, bo tylko wtedy będziemy w stanie wiarygodnie zarządzać bezpieczeństwem. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili wyłącznie te największe platformy internetowe są w stanie sobie pozwolić na zapewnienie interoperacyjności cyberbezpieczeństwa. Są to bowiem bardzo kosztowne posunięcia, ale uważamy, iż niezwykle istotne jest to, by tą interoperacyjność w zakresie zabezpieczeń zapewnić we wszystkich elementach czy na wszystkich poziomach łańcucha dostawy danych poprzez internet. Stąd także nasze prace nad nową ustawą dotyczącą zarządzania danymi, która, jak powiadam, jest już negocjowana w Parlamencie Europejskim i moim zdaniem stanowi taki bardzo poważny krok naprzód, jeśli chodzi o zarządzanie danymi i wypracowywanie odpowiednich standardów dzielenia się informacjami dotyczącymi administrowania internetem. Pamiętajmy, że żaden podmiot samodzielnie, żaden rząd, żadna administracja nie będzie w stanie poradzić sobie z tym poważnym wyzwaniem samodzielnie. Stąd wydaje nam się, iż najważniejsze jest to, by Unia Europejska kontynuowała swoją pracę nad tworzeniem odpowiednich standardów zarządzania internetem, pamiętając o tym, że chodzi przecież o bezpieczeństwo naszych obywateli i usług cyfrowych. Dziękuję bardzo. Pani sama powiedziała, że reprezentuje Finlandię. Wszyscy wiemy, że Finlandia to jeden z czempionów w zakresie zarządzania danymi i także w zakresie odpowiedniego wyważenia dostępności danych, dostępności usług cyfrowych, a z drugiej strony ochrony prywatności i zabezpieczenia interesów poszczególnych interesariuszy.
Zaraz oddam głos Wintowi, ale mam jedno pytanie, które padło także już dzisiejszego ranka. Wydaje się dość proste, ale postaram się zachęcić Państwa wszystkich do odpowiedzi. Być może te odpowiedzi będą się zmieniać z czasem. Dlaczego nie przechodzimy na inne konta w mediach społecznościowych, tak jak chętnie zmieniamy operatorów komórkowych? Ciekawe pytanie. Dlaczego nie jest tak, że skaczemy z jednego konta na Facebooku czy Twitterze na inne? To byłoby ciekawe pytanie. Ja bardzo uważnie wysłuchałem Pani odpowiedzi dotyczących w szczególności interoperacyjności. A teraz oddaję głos Wintowi, który, jak wiemy, jest ojcem internetu i to on tak naprawdę sprawił, że udało nam się dokonać tego, czym internet teraz jest, czyli swobodnego przepływu danych. Czy nie obawiasz się tego, do czego doszliśmy, jeśli chodzi o swobodę przepływu danych, a w szczególności, co sądzisz o tych najlepszych praktykach, o których tak wiele się tutaj słyszy w zakresie zarządzania danymi i administrowania internetem? Serdecznie dziękuję, panie moderatorze. Przygotowałem sobie wypowiedź, ale chciałbym może odpowiedzieć najpierw na uwagi naszej przedmówczyni, która wypowiadała się bardzo spójnie, szczególnie w kontekście tego, że tak niedawno dowiedziała się, że będzie uczestniczyć w naszej debacie. Zatem odpowiadając pani Mia Petrze Kumpulenatri, chcę powiedzieć, że absolutnie macie państwo rację, zwracając tak baczną uwagę na wymóg interoperacyjności, który jest kluczowy, jeśli chodzi o wszystko, całość ruchu w internecie. Dlatego tak bardzo ważne jest to, by o tym wymogu interoperacyjności w kontekście efektywnej wymiany danych stale pamiętać. Mnie się wydaje, że my powinniśmy mieć taką straż pożarną dotyczącą cyberbezpieczeństwa, takie służby przygotowane do tego, by gasić pożary związane z niebezpieczeństwem, jakie może pojawić się w kontekście właśnie bezpieczeństwa cyfrowego. Takiej straży pożarnej cyberbezpieczeństwa nie mamy. Natomiast wydaje się, że oto nadszedł moment, kiedy należałoby się do tego jak najskuteczniej przygotować. W ciągu ostatnich 40 lat to właśnie internet dał nam możliwość bardzo szybkiego i potężnego rozwoju technologii komputerowych, wymiany informacji, handlu elektronicznego, ale także stał się platformą, na której możemy swobodnie wymieniać się naszymi opiniami, tym samym promując wolność wypowiedzi. A zatem nadszedł moment, byśmy byli w stanie pokazać, że oprócz tych wielkich swobód i możliwości i wolności, internet jest także miejscem czy platformą, gdzie jesteśmy w stanie chronić nasze wspólne wartości i gdzie jesteśmy w stanie także pilnować zasad, jakie pragniemy, by rządziły handlem elektronicznym. Chcemy zrobić wszystko, aby internet nie był platformą dla największych korporacji, ale także pozwalał mniejszym podmiotom na rozwój i skuteczne konkurowanie. Oprócz zapisów prawa, takich jak na przykład nowa ustawa o danych, wydaje się, że niezbędne są także dodatkowe inicjatywy, takie jak inicjatywy na rzecz ochrony nowych technologii, inicjatywy na rzecz pilnowania zabezpieczenia danych, przede wszystkim danych osobowych. Wydaje się, że wiele podmiotów już zdaje sobie sprawę z tego, że nasza prywatność to nie jest dobro luksusowe. Na przykład w Google, na którego pracuję od wielu lat, my tak właśnie uważamy. Musimy robić wszystko, by ochrona danych osobowych stanowiła naszą codzienność. Do tego służą rozmaite inicjatywy, takie jak właśnie RODO, ale także działania na rzecz ustanowienia wspólnych standardów tzw. e-privacy. Wydaje mi się, że to jest ten obszar, na którym powinniśmy się skupić i właśnie w Google tym się teraz zajmujemy, także w kontekście tak zwanych third party cookies, czyli nowej polityki w zakresie zarządzania ciasteczkami. To jest jeden z obszarów, gdzie wzmacniamy zabezpieczenia technologii, współpracując także z regulatorami. Wydaje się, że jesteśmy w stanie na przykład korzystać z nowości, jakie oferują metody kryptograficzne, by zwiększyć zabezpieczenia i by użytkownicy internetu byli w stanie bezpiecznie korzystać z oferowanych przez nas usług. A pamiętajmy, że codziennie 20 milionów użytkowników korzysta z serwisów Google'a.
To świadczy o tym, jak bardzo istotne jest zabezpieczenie ich danych i sprawienie, by użytkownicy mieli pewność, że ich dane są bezpieczne. Mamy masę różnych serwisów. Mamy również takie platformy jak YouTube, gdzie oczywiście wiemy, że jednym kliknięciem jesteśmy w stanie dowiedzieć się masę informacji użytkowniku. Możemy zobaczyć, co dany użytkownik oglądał przez ostatnie półtora roku. Tak więc bardzo istotne jest to, by odpowiednio zabezpieczyć tego typu serwisy. Już w Google mamy na przykład przypomnienie o konieczności zmiany hasła. Informujemy użytkownika, czy hasło jest słabe, czy hasło jest mocne. Ale to wszystko tak naprawdę na nic się nie zda, jeżeli nasi użytkownicy nie będą mieli świadomości zagrożeń płynących z platform internetowych. Dlatego bardzo głęboko wierzymy, że niezbędne jest edukowanie naszego społeczeństwa i my w Google także wiele robimy na tym polu, wiele działamy na tym polu. Nasze podmioty, które zawsze świadczyły na rzecz wolności wypowiedzi i starały się pracować na rzecz społeczeństwa, oferują również inicjatywy edukacyjne. Mówimy tutaj o działaniach zarówno w Unii Europejskiej, zarówno w Stanach Zjednoczonych, gdzie także pojawiają się nowe rozporządzenia, w szczególności mówię tutaj o ustawie dotyczącej komunikacji internetowej, a konkretnie o paragrafie 230. Mówimy tutaj również o innych rozwiązaniach, także na przykład brazylijskich. I tyle chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o zabezpieczenia, oddając głos panu moderatorowi. Mówił pan o DNA, czyli o tym, że w naszym krwiobiegu już znajduje się bezpieczeństwo danych, ale zwrócił pan także uwagę na to, jak bardzo istotnym jest właściwe zbilansowanie bezpieczeństwa internetu z dostępnością jego. I tutaj wiele pojawia się metafor. Jest to już w naszym DNA, jest to już w naszym krwiobiegu, jest to już na to naszą naturą. O tych dyskusjach mówimy także w kontekście działań Unii Europejskiej. Mia Patra Kumpula-Natri mówiła tutaj właśnie o działaniach w łonie Parlamentu Europejskiego, ale i Windcer zwrócił uwagę na konieczność interoperacyjności, że tak pozwolę sobie to podsumować. Wydaje mi się, że pojawia się tutaj także następujący przekaz. Wydaje się, że podmioty gospodarcze na całym świecie starają się uzyskać pewność co do tego, jak będą rozwijały się przepisy prawne. Wszyscy w biznesie mówią o tym, że najważniejsza jest przewidywalność, jakiego typu rozporządzenia pojawią się na rynku. Skoro mamy dane, powiedzmy, że one już są, mamy odpowiednią dynamikę dotyczącą zapewnienia interoperacyjności, standaryzacji. Mówiliśmy także o tych bezpiecznych możliwościach, ale także o rajach podatkowych, czy w tym przypadku o rajach w zakresie bezpieczeństwa internetu. Jest taka ciekawa inicjatywa w Szwajcarii się tocząca, dotycząca samostanowienia cyfrowego i myślę, że o tym warto byłoby teraz także porozmawiać. Porozmawiajmy zatem o tym, w jaki sposób chronimy content, czyli treść. Mówiliśmy chwilę o danych, a teraz porozmawiajmy o treści. I to pytanie chciałbym natychmiast przekazać panu Antonowi Gorelkinowi, który jest parlamentarzystą z Rosji oraz także oddaję głos Nihat Dat, która jest dyrektorką zarządzającą Fundacji Digital Rights. Pierwsze pytanie do pana posła Gorelkina. Czy z państwa doświadczenia, z pana doświadczenia jako parlamentarzysty Rosyjskiej Federacji, mógłby pan powiedzieć kilka słów na temat zarządzania treściami cyfrowymi? Szanowni Państwo, ja jestem członkiem Rady Doradczej MAG i proszę mi, proszę mi pozwolić zauważyć, że pan Gorelkin niestety w tej chwili jest w trakcie prac, które toczą się w Parlamencie Rosyjskim, prezentuje jeden z projektów ustaw, a zatem mam nadzieję, że uda nam się z nim połączyć za
za chwilkę. W tej chwili niestety jest niedostępny. Tak, oczywiście, internet pozwala nam być w wielu miejscach jednocześnie. Oczywiście rozumiemy także inne zobowiązania naszych prelegentów, a zatem postaramy się połączyć z panem Gorelkinem za chwilę. A zatem, teraz zwracam się do kolejnego prelegenta, pan Niktat Dat. Co może nam powiedzieć pan na ten temat z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego? Pani ma bogate doświadczenie z Indii. Niestety nie jestem z Indii, poprawia moderatora pani prelegentka. Ja jestem z Pakistanu, ale oczywiście postaram się tutaj przedstawić naszą perspektywę. No, chyba to jest naprawdę największy błąd, który mogliśmy popełnić tutaj w czasie naszego szczytu. Bardzo przepraszamy, nie ma problemu, nic się nie stało. Jovan, chciałabym bardzo podziękować Tobie oraz Fundacji Diplo Foundation, ponieważ muszę powiedzieć, że ja podczas studiów tak naprawdę specjalizowałam się właśnie w kwestiach praw cyfrowych. Zajmowałam się właśnie zarządzaniem internetem i to było w 2009 roku. Uzyskałam uprawnienia właśnie dotyczące kwestii związanych z zarządzaniem internetem. Było to właśnie podczas studiów w Pakistanie. Już śledziłam to także, czym zajmuje się Państwa organizacja. Bardzo dziękuję za ten wkład. Jeżeli chodzi o regulacje w internecie, to musimy przede wszystkim spojrzeć na to, co dzieje się w państwach rozwijających się, w tak zwanych krajach globalnego południa. Jeżeli chodzi o regulacje w internecie, to takie regulacje przyjmują formę między innymi moderacji treści, różnych polityk, polityk dotyczących ochrony danych, regulacji, które obejmują funkcjonowanie spółek technicznych. A zatem w naszym regionie widzimy, że wiele się dzieje w Indiach, w Pakistanie, w regionie Azji Pacyfiku, w Azji Południowej. Jest, można powiedzieć, taki wyścig o to, kto wprowadzi najbardziej rygorystyczne regulacje dotyczące działalności w internecie. Ale ja myślę, że być może nie powinniśmy się tak bardzo koncentrować na regulacjach. Wydaje się, że ostatnio mamy do czynienia z taką tendencją, w ramach których te regulacje postrzegane są jako zbyt rygorystyczne i następuje taki zwrot w kierunku samoregulacji w internecie. Widzimy natomiast, że tutaj różne kraje mają różne podejścia, choć niektóre kraje patrzą i biorą przykład z innych. I tutaj jednym z dobrych przykładów jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Widzimy już, że ma ten akt ustawodawczy wpływ na kraje, które leżą poza Europą, natomiast kopiuje się te pozytywne przykłady w tym właśnie zakresie. Regulacje tak naprawdę stają się coraz ważniejsze w kontekście pojawiających się przypadków, na przykład mowy nienawiści, przemocy wobec kobiet w internecie, szerzące się dezinformacji. Widzimy, że te zjawiska nasilają się praktycznie codziennie, ale z drugiej strony pamiętajmy, że niektóre regulacje są po prostu źle napisane, nie są dobrze przemyślane i nie rozwiązują problemów, z którymi borykają się poszczególne kraje. A zatem regulacje, które mają na przykład kontrolować czy ograniczać rozprzestrzeniania się cyberprzestępczości czy dezinformacji, powinny być odpowiednio kształtowane, powinny uwzględniać perspektywę różnych stron zainteresowanych. A zatem, jeżeli chodzi o te regulacje, powinny one koncentrować się na tych tendencjach, które się pojawiają, ale powinny też odpowiadać na potrzeby innych interesariuszy w regionie. Widzimy zatem, że jest także też podział na kraje północy i południa. W krajach północy mamy do czynienia z bardziej rygorystycznymi regulacjami, natomiast w krajach globalnego południa te regulacje nie są tak bardzo rygorystyczne, więc mamy tutaj pewien rozdźwięk i myślę, że nad tym też trzeba się pochylić, w jaki sposób to harmonizować. A więc ten rozdźwięk pomiędzy północą a południem to jest coś, co musimy wyeliminować, jeżeli chodzi o regulacje, a także jeżeli chodzi o ewentualną samoregulację, ponieważ w niektórych krajach po prostu nie ma takiej woli politycznej, aby regulować działalność prywatnych podmiotów, takich na przykład jak spółki technologiczne. A zatem myślę, że powinniśmy tutaj starać się wypracować jakąś równowagę. Dziękuję bardzo za te uwagi. Cieszymy się,
także, że Pani śledzi nasze poczynania i także cieszę się, że uczyła się Pani podczas studiów o tym, co robiliśmy. Na pewno zdała Pani świetnie wszystkie egzaminy. Bardzo dziękuję za ten głos. Wspomniała Pani właśnie o tych przemianach, jeżeli chodzi o regulacje, o tym, że podmioty administracji publicznej skupiają się na tych kwestiach. Wspomniała Pani także o tym, jak decydenci w różnych regionach kraju, regionach świata się na to zapatrują. I to jest bardzo interesujący głos. Trzeba podkreślać właśnie tę konieczność wypracowania jakiejś równowagi. I to także myślę, że wpisuje się w te tematy, które były poruszane podczas tej sesji, w której ja uczestniczyłem dzisiaj rano. A więc mówiliśmy o danych, mówiliśmy o treści, to jest kolejny blok tematyczny i będziemy też mówić o politykach, które są w tej chwili tworzone, także w zakresie tego, w jaki sposób zarządzać treściami w internecie. Otwieram oczywiście tutaj mikrofon dla Państwa. Nie wiem, czy jest ktoś na sali, kto chciałby zabrać głos, ale też zwracam się do naszych panelistów, czy być może Wint albo Niktat chcieliby się jeszcze do tego odnieść, jeżeli chodzi właśnie o dane oraz ewentualne treści. Tak, dziękuję bardzo za to, że mogę raz jeszcze zabrać głos. Po pierwsze, wydaje mi się, że to, co powiedziała Nikat, było bardzo ważne, ponieważ czasami regulacje nie spełniają swoich zamierzonych celów i okazuje się, że te regulacje są po prostu szkodliwe w ostatecznym rozrachunku, ale zarazem z punktu widzenia biznesu spójne regulacje są pożądane, ponieważ w takich warunkach wszystkie firmy mogą działać na równych prawach. Jeżeli chodzi o regulacje dotyczące treści, to jest to kwestia dość skomplikowana, szczególnie na dużą skalę. A zatem tutaj pragnę podkreślić, że zarówno my, jak i inne przedsiębiorstwa skłaniamy się w kierunku wykorzystywania takich bardziej automatycznych metod przetwarzania i rozpoznawania treści. Oczywiście sztuczna inteligencja, uczenie się maszyn to są takie dość istotne tendencje i to są wartościowe narzędzia, z których możemy korzystać. Ale niestety nie są one doskonałe, jeżeli chodzi o zwiększanie skali ich działania. Zatem mam nadzieję, że decydenci, ustawodawcy, którzy tworzą regulacje, dostrzegą te tendencje, ale także dostrzegą te trudności, które wiążą się właśnie z zarządzaniem treściami. To jest bardzo poważny problem i myślę, że to jest też taki proces i taki proces, w ramach którego musimy się wszyscy uczyć, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Myślę, że musimy rozmawiać zarówno o tym, co nam poszło dobrze, co się nie udało, tak abyśmy wszyscy lepiej rozumieli, w jaki sposób do treści podejść lepiej i w sposób bardziej spójny. Tak, wspomniał Pan o tej skali, zwiększaniu skali pewnych procesów i to jest kolejne takie bardzo istotne hasło, na które podkreślam i tutaj myślę, że szczególnie ważne jest to, że takie informacje pochodzą od przedstawiciela firmy Google, która to firma tak naprawdę zarządza wielkim wolumenem danych. Musimy zatem wiedzieć, w jaki sposób wprowadzać w tym między innymi rozwiązania automatyczne. Bardzo dziękuję bardzo za ten głos w dyskusji, Wint, a teraz przejdziemy do kolejnego panelisty. Bardzo szybko będziemy teraz przechodzić do tego, aby mówić o sztucznej inteligencji i mamy tutaj także interesujące pytania od naszych słuchaczy, które za chwilę przedstawimy, ale teraz chciałbym poprosić Jutę Kroll między innymi do tego, aby odniosła się do kwestii sztucznej inteligencji oraz praw dziecka. I tutaj będzie ona się odnosiła do tej ważnej kwestii. Proszę bardzo, zapraszam do zabrania głosu. Dziękuję bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jovan, dziękuję za to, że oddałeś mi głos. Participating in the ad hoc expert group for the UNESCO recommendations on AI. Natomiast oczywiście nie jestem pewna, w jakim charakterze mam tu przemawiać. Czy mam tutaj przemawiać w charakterze przedstawicielki UNESCO, czy raczej mam się odnieść do tej kwestii, która jest w tej chwili przedmiotem naszej dyskusji, a więc sztucznej inteligencji i kwestii praw dzieci. Dobrze, jeżeli tak chcemy, aby ta dyskusja była ustrukturyzowana, zostanę przy tym temacie, o którym teraz rozmawiamy. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to musimy mówić o tej sztucznej inteligencji i o niej rozmawiamy. Rozmawiamy o tej sztucznej inteligencji w kontekście zarówno treści, jak i danych. Z punktu widzenia użytkownika, mechanizmy sztucznej inteligencji to są mechanizmy, które wykorzystywane są przez duże firmy, przez rządy do filtrowania treści. Ale czym jest treść? To po prostu dane, które są monitorowane poprzez mechanizmy sztucznej inteligencji. A zatem nie chcę, by to była jakaś taka debata ontologiczna na temat tego, czym są dane, a czym jest treść, ale myślę, że powinniśmy raczej troszkę inaczej podejść do tych kwestii, w sposób bardziej precyzyjny. Być może powinniśmy na przykład zastanowić się nad tym, jak te kwestie są rozwiązywane, między innymi w Unii Europejskiej czy w innych miejscach, ale jeżeli chcemy tutaj te dwa nurty ze sobą scalić, musimy ustalić pewne definicje i musimy także zastanowić się nad tym, co różni dane od treści i jakie są tego konsekwencje. Oczywiście tutaj nie chcę mówić o tym dokumencie na temat zasad etycznych w stosowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji, chociaż wspominaliśmy już o nim, ale to, co jest dla mnie interesujące, to, że w tym kontekście bardzo istotne są doświadczenia dotyczące tego, co dzieje się w szerszym ekosystemie związanym z tworzeniem regulacji. A więc podczas spotkań takich jak ten szczyt cyfrowy, dyskusje dotyczące internetu bardzo często dotyczą właśnie także sztucznej inteligencji. Rozmawiamy bardzo często o tym, w jaki sposób poprzez odpowiednie mechanizmy zarządzania możemy w sposób bardziej prawidłowy i w sposób lepszy korzystać z takich nowoczesnych technologii jak sztuczna inteligencja. Pamiętajmy, że to są technologie bardzo złożone i które wpisują się i stanowią nieodłączną część takich przestrzeni jak przestrzeń internetowa. Wiem i śledzę tutaj te dyskusje, które toczą się na szczytach IGF, jeżeli chodzi o to rozgraniczenie pomiędzy sztuczną inteligencją a internetem, ale myślę, że nie możemy mówić o sztucznej inteligencji nie mówiąc o internecie, nie mówiąc o danych. Te tematy ze sobą się po prostu ściśle zazębiają. Bardzo przepraszam, słyszę tutaj jakieś echo, troszkę mnie to zbija z pantałyku, bardzo przepraszam. Jovan, wydaje mi się, że wyłączyłeś mikrofon. Bardzo przepraszamy za problemy techniczne. Mam nadzieję, że zaraz ekipa techniczna się z nimi upora. Dobrze, zwróćmy się teraz do Juty, która opowie nam właśnie o sztucznej inteligencji i kwestii związanych z prawami dzieci. Dziękuję bardzo za oddanie mi głosu. Myślę, że chciałabym poprosić o to, abyśmy wszyscy odwołali się do takich wytycznych dotyczących sztucznej inteligencji, które stworzyła agenda UNICEF. Upublikowano już wersję 2.0 tych wytycznych i ja tutaj jestem
w kontakcie z różnymi stronami zainteresowanymi. Prowadzone są badania dotyczące tego, jaki jest wpływ sztucznej inteligencji na dzieci. W tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, w której wiele ludzi już w tej chwili korzysta z usług opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji, choć tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, że z tej sztucznej inteligencji korzystają. A więc sztuczna inteligencja stanowi już teraz po części element naszego codziennego życia i nawet dzieci mają z nią do czynienia, korzystają z usług, które wykorzystują mechanizmy sztucznej inteligencji, choć sobie z tego nie zdają sprawy. A zatem w tej chwili niestety nie ma żadnych badań na temat tego, w jaki sposób jakieś algorytmy stosowane przez sztuczną inteligencję mogą wpływać na rozwój emocjonalny i psychiczny dzieci, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju. A zatem oczywiście UNICEF stworzył pewne propozycje wytycznych, które obejmują szereg różnych rekomendacji. Ja chciałabym tutaj podkreślić tylko niektóre z nich. Przede wszystkim te dotyczące unikania dyskryminacji, a także sprawiedliwego dostępu do przestrzeni cyfrowej. Szczególnie także transparentność, przejrzystość jest niezwykle ważna, a także możliwość rozliczania dostawców pewnych usług, którzy stosują mechanizmy sztucznej inteligencji. Trzeba podkreślić to, że to dorośli są odpowiedzialni za to i muszą mieć świadomość tego, że sztuczna inteligencja może mieć wpływ na rozwój dzieci. Pragnę także podkreślać, że w rekomendacjach zawarto takie wezwanie do tego, aby dostawcy tego rodzaju usług byli świadomi tego, że to, co robią, ma wpływ na rozwój dzieci. I wczoraj, muszę powiedzieć, odbyło się takie spotkanie, w którym uczestniczył jeden z komisarzy Unii Europejskiej i rzeczywiście tam pojawiły się takie głosy, że internet w tej chwili może stać się nie tylko miejscem, w którym dzieci się uczą, nie tylko biblioteką, ale także staje się już w tej chwili współczesnym placem zabaw. A zatem musimy wziąć pod uwagę, że internet ma szeroki wpływ na różne dziedziny naszego życia i musimy także zastanawiać się nad tym, w jaki sposób mechanizmy sztucznej inteligencji na tak szerokim polu są wykorzystywane. Dziękuję bardzo, Jutta, za to, że wprowadziłaś ten element międzypokoleniowy, że podkreśliłaś kwestię wpływu na dzieci i myślę, że powinniśmy także mówić o tym szerzej. Pamiętajmy, że wszyscy mamy wpływ na to, jak kształtuje się nasz świat, ale kiedyś świat ten będzie światem naszych dzieci, a zatem bardzo ważne jest to, aby właśnie wykorzystywać i uwzględniać w naszych decyzjach ten element przyszłych pokoleń. Chciałbym teraz odnieść się do tego, co powiedział Wint i o czym wspominała Karolina, a potem poproszę panelistów o to, żeby w jakiś sposób starali się podsumować te nasze wypowiedzi, tak aby wyciągnąć spójne wnioski. Dziękuję bardzo. Chciałbym podkreślić tutaj przede wszystkim to, że oczywiście etyka jest bardzo ważna, ale nie to dotyczy tylko sztucznej inteligencji per se, ponieważ pamiętajmy, że to jest szerszy wymiar. Wymiar, który dotyczy w ogóle oprogramowania. Nie zawsze oprogramowanie działa tak, jak zaplanował to jego twórca. A zatem to samo możemy powiedzieć o sztucznej inteligencji oraz o uczeniu się maszynowym. Musimy być świadomi tego, że w działaniu takich programów zawsze uwzględniać należy kwestie etyczne, ale te kwestie etyczne nie dotyczą tylko sztucznej inteligencji, a także metod uczenia się maszyn. A więc ja mam taką dużą obawę, muszę powiedzieć, że na przykład jakieś błędy w oprogramowaniu mogą sprawić, że to oprogramowanie będzie wykorzystane w niecnych celach, na przykład przez hakerów, którzy będą zajmowali się działalnością przestępczą w internecie. A zatem myślę, że twórcy oprogramowania mają ogólnie dużą odpowiedzialność, taka odpowiedzialność etyczna na nich ciąży, aby zapewnić, że mechanizmy takie jak sztuczna inteligencja i uczenie się maszynowe nie będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem. Oczywiście jest to kwestia bardzo złożona, zawsze mogą się zdarzyć błędy w oprogramowaniu, natomiast musimy starać się, aby było ich jak najmniej i abyśmy byli w stanie radzić sobie z konsekwencjami takich problemów. Musimy zapewnić też odpowiedź na pytanie, w jaki sposób mamy być pewni, że dane oprogramowanie jest bezpieczne. I tutaj myślę, że podpis cyfrowy może być takim rozwiązaniem, który zapewnia mechanizmy prawidłowej weryfikacji użytkownika między innymi. Dziękuję bardzo za to, że Karolina także zwróciła uwagę na ten bardzo istotny temat.
To są bardzo ważne zagadnienia. Czasami rzeczywiście trochę się martwię na ten temat, że mamy dość ograniczone zasoby, jeśli chodzi o tworzenie rozwiązań prawnych. Na przykład mieliśmy taki problem związany z blockchainem te 3 czy 4 lata temu. No i teraz pojawia się temat sztucznej inteligencji i etyki. To jest teraz dość modne. Natomiast te nowe ramy Unii Europejskiej wydaje mi się, że konceptualnie stanowią bardzo interesującą rewolucję, jeśli chodzi o tworzenie nowych rozwiązań prawnych dotyczących właśnie sztucznej inteligencji. A etyka stanowi tutaj bardzo ważny element. Czy mogę oddać zatem głos pani Mia Petrze Kumpule-Natri, aby wypowiedziała się na temat właśnie sztucznej inteligencji? Tak, dziękuję bardzo. Rzeczywiście ja pracuję w grupie negocjacyjnej Parlamentu Europejskiego wspólnie z kolegami zajmującymi się tworzeniem tych nowych wytycznych, które potem najprawdopodobniej zostaną przekute w nowe rozwiązania prawne. Zasiadam również w jednej z komisji tworzącej nowe prawa dotyczące sztucznej inteligencji. Jestem nawet wiceprzewodniczącą Komisji do spraw sztucznej inteligencji, to znaczy to jest podkomisja w ramach Komisji do spraw technologii. No i należałoby się zastanowić, na jakim etapie teraz jesteśmy, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. Czy chodzi tylko o uczenie się maszynowe? Oczywiście nie. Mamy teraz dostęp do rozmaitych regulacji prawnych. Mamy również kwestie zarządzania również emocjami i także zaufaniem naszych obywateli, a pamiętajmy, że to zaufanie może się okazywać towarem deficytowym. Zobaczmy, co się dzieje w kontekście szczepień, wiedzy medycznej, usług medycznych dostępnych na rynku, a zatem troszkę łatwiej powiedzieć niż wykonać, jeśli chodzi o tworzenie regulacji dotyczących zarządzania sztuczną inteligencją. Czasami może się pojawić taka pokusa, że cóż, sztuczna inteligencja to trochę taka zabawka, ale czy ona jest bezpieczna? Takie pytania zadajemy sobie stale. Czy bezpieczne jest wejście do windy? Czy bezpiecznym jest poddanie się jakiejś procedurze medycznej? To wszystko przecież są w tej chwili procesy w pewnym stopniu zautomatyzowane, a zatem w pewnym stopniu zasadzające się na systemach sztucznej inteligencji. Ja cieszę się, że już niedługo Unia Europejska trochę dogłębniej zajmie się tematem etyki w kontekście sztucznej inteligencji. A pamiętajmy, że etyka to tylko jeden aspekt. Pojawia się także szereg bardzo praktycznych zagadnień dotyczących z produktami dostępnymi na rynku. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Wiąże się to bardzo ściśle z tym, o czym mówił Wint, kiedy on mówił o kwestii etyki i odpowiedzialności firm produkujących czy tworzących oprogramowanie. Maybe you can switch on sound now. Bardzo przepraszam za kłopoty techniczne. System nam się zawiesił. Wydaje mi się, że powinniśmy starać się wypracowywać odpowiednie etyczne standardy, nie tylko w kontekście sztucznej inteligencji, ale generalnie w kontekście szerokich platform internetowych. Zadawał pan na początku pytanie, powtarzając zagadnienia, o których mówili członkowie różnych związków wyznaniowych, z kim się można skontaktować, jeżeli pojawiają się kwestie dotyczące także etyki w zakresie sztucznej inteligencji. Wint, czy możesz podać odpowiedni numer telefonu? Ja widzę, że tutaj pytanie zadaje Amir Mokaberi.
Jest rzeczywiście pytanie, dziękuję. Zostało ono zadane na czacie, ale może niech Wint najpierw odpowie, a potem tym pytaniem się zajmiemy. Ja staram się już odpowiedzieć na pytanie Amer Mokaberi. Nie jestem pewien, czy mam do czynienia z panem czy panią, ale staram się odpowiedzieć. Otóż oczywiście mogą się pojawić działania przestępcze, wręcz zbrodnicze w rozmaitych okolicznościach, czy to online, czy to offline. Teraz także internet może stać się scenarią takich działań, także ze strony organizacji międzynarodowych. Wydaje mi się, że mamy jakieś problemy techniczne. Ktoś, zdaje się, przejął nasz mikrofon. Uprzejmie proszę, aby tłumacz na język arabski wyłączył swój mikrofon. Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, wezwał do szerszej współpracy w kontekście cyfrowym, mówiąc właśnie o tej inicjatywie współpracy cyfrowej. Wydaje się, że ta nowa inicjatywa może stanowić znakomitą platformę do zarówno budowania zaufania, jak i ściślejszej współpracy na przykład pomiędzy organami ścigania, także na poziomie międzynarodowym. Pojawia się zatem szereg tak często zadawanych pytań, w jaki sposób jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo wymiany informacji, jak chronić dane, które potem mogą zostać uznane za wartościowe informacje przedstawiane na przykład podczas procesu czy w przewodzie sądowym. Tak, dziękuję bardzo Vint za te informacje. Wiem, że Google w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa danych radzi sobie bardzo dobrze, także jeśli chodzi o dostępność prostych rozwiązań, z których może korzystać użytkownik. Skoro mówimy zatem o prostych rozwiązaniach, to także starajmy się powiedzieć parę słów na temat złożoności systemów sztucznej inteligencji, a pamiętajmy, że sekretarz generalny ONZ właśnie o to apelował, by ta kompleksowość czy złożoność nie pozwoliła, czy nie doprowadziła do utraty jakby prostoty tych rozwiązań. Powiem Państwu, że ze swojego doświadczenia ja rzadko zmieniam na przykład operatorów dostarczających mi różne usługi. Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, z sąsiadami o różnych standardach, na przykład jeśli chodzi o sieci komórkowe. I okazuje się, że jak ktoś się do jednej przyzwyczai, to dość trudno jest korzystać z argumentów rozumowych, żeby zachęcić się na przykład przyjaciela czy sąsiada do przejścia do innej komórkowej sieci. Tak więc wydaje się, że tutaj wchodzą w grę także emocje i także właśnie w kontekście sztucznej inteligencji. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do kolejnej rundy naszych komentarzy, chciałbym się zastanowić wspólnie z Państwem nad tym, jakie mogą być wnioski płynące z naszej sesji. Jakie może być to przesłanie, z którym się z Państwem pożegnamy. I w tym kontekście chciałbym przejść do czatu, bo tam pojawia się kilka interesujących pytań. Mamy na przykład pytanie płynące do nas prosto z Madagaskaru. Tutaj kolega z Madagaskaru pyta o dane, o ochronę danych osobowych i w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć się przed hakerami. I to jest pytanie bezpośrednio z Madagaskaru do Winta. Pojawiło się także pytanie pani Ursuli Marceliś, która chciałaby dowiedzieć się nieco więcej na temat tworzonych w tej chwili systemów, które wspierają rozwiązania w zakresie PKB oraz realizacji agendy do roku 2030. Pojawił się tutaj także link do jednego z dokumentów, za co Urszuli dziękujemy. Jest także nowy link dotyczący wytycznych UNICEF-u, czyli to jest ta kwestia zabezpieczenia dzieci. Tomas także do nas pisze na czacie, że jest problem z dostępem online do tłumaczenia,
Proszę mi powiedzieć, czy wszystko już jest w porządku, czy trzeba może zadziałać już teraz, czy jest okej? I może o tylko powiem, że na pewno nasi koledzy z zespołu technicznego starają się już rozwiązać kwestie techniczne, problemy. Wydaje mi się, że nie ma teraz już kłopotu, chociaż widzę, że Ramon pisze, żebyśmy kontynuowali nasze spotkanie i widzę, że się pojawia cała masa nowych pytań. Kanchin. Ja mam takie bardziej ogólne pytanie. Nawet nie będę Państwa prosić o to, byście się od razu ustosunkowali do mojego pytania. Być może po prostu wrzucę to jako taką, nie wiem, strawę dla myśli. Na początku chcę jednak powiedzieć, że zgadzam się całkowicie z Wyndem, że niezbędne jest wypracowanie globalnych standardów i zadźwignięcie globalnej współpracy. Widzę, że toczy się wiele negocjacji nad rozmaitymi traktatami, porozumieniami, także na poziomie regionalnym, czy to w Unii Europejskiej, ale także w ramach grupy DTG7. Rozmaite fora pochylają się nad tymi samymi pytaniami i tymi samymi kwestiami. Należałoby zatem zadać sobie pytanie, gdzie leżą najsilniejsze kompetencje, gdzie znajduje się centralna władza, czyli jaka jest kompetentna władza, by regulować pracę tych różnych instytucji. Dziękuję bardzo. Wint, zdaje się, zgłasza się do odpowiedzi. Tak, Wint, oddaję Ci głos. Bardzo proszę. Staramy się oczywiście nadzorować pracę rozmaitych instytucji. Wielokrotnie apelowaliśmy o to, aby dzielić się doniesieniami z rozmaitych forów, ale ma Pani rację. Jest cała masa rozmaitych gremiów pracujących nad podobnymi problemami. Wydaje mi się, że ostatecznie to w praktyce będziemy w stanie jak najlepiej sprawdzać, jak poszczególne rozstrzygnięcia będą w boju się rzeczywiście sprawdzać. Dziękuję, Wint. Pojawia się zatem nowa dynamika, także jeśli chodzi o cyberprzestępczość. Wydaje się, że to, co było naszą codziennością te 4 czy 5 lat temu, nijak się ma do naszej rzeczywistości w chwili obecnej. Pamiętamy rozmowy w Dubaju, potem w Melbourne w 1988 roku, bo wtedy przyjęliśmy także takie porozumienie w zakresie walki z cyberprzestępczością. Pamiętajmy jednak, co się stało w momencie wybuchu pandemii. To, że teraz w zasadzie standardem jest komunikacja przez Zoom i że dane również dotyczące na przykład tak wrażliwych obszarów jak zdrowie obywateli płyną przez cały internet. Mówiliśmy o tym już w Genewie, mówiliśmy o tym, jak przyspiesza ta wymiana danych. Mamy pytanie z jednego z naszych kolegów z Bangladeszu. Tam jest hub konferencyjny i to pytanie, myślę, będziemy w stanie teraz zrealizować czy wysłuchać. Rzeczywiście mamy możliwość połączenia zdalnego z hubem Dhaka. Czy mogę prosić o powtórzenie pytania? Niedokładnie usłyszeliśmy. Pytanie ze zdalnego hubu w Dhaku. W jaki sposób sztuczna inteligencja może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich w krajach rozwijających się? Znakomite pytanie. Zaraz oddam głos naszym panelistom. Może Nigat Dat, reprezentująca region
azjatycki zechce się ustosunkować do tego pytania. A proszę Państwa, zanim oddam głos koleżance z Pakistanu, chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, jak silnie uderza nas codzienność spotkań hybrydowych. Część z Państwa przyjechała do Katowic, uczestniczy w tym spotkaniu na żywo, a jednak nie może zadawać pytań, ponieważ takie możliwości są otwarte tylko dla hubów i dla usług online. A zatem pytanie do Vittorio, w jaki sposób możemy zapewnić równouprawnienie uczestników online i uczestników hybrydowych? A zatem to pytanie zadaje Vittorio, a potem poproszę o odpowiedź na pytanie kolegi z hubu w Bangladeszu. Albo do mikrofonu, albo poprzez komputer można starać się połączyć. Będę niestety mówił do mikrofonu wbudowanego w komputer. Moje pytanie dotyczyło interoperacyjności, o której już tak wiele tutaj rozmawialiśmy. Bardzo cieszę się, że na całym świecie, właściwie głównie w Europie, w Unii Europejskiej pojawia się coraz więcej rozporządzeń, regulacji dotyczących standardów interoperacyjności. Natomiast problem, z jakim myślę, będziemy sobie musieli poradzić, to jest to, iż niektóre rządy, a czasem także potężne korporacje Big Tech starają się obejść te rozporządzenia i starają się uczynić wszystko, by chronić się przed negatywnym wpływem tychże rozporządzeń na ich codzienną pracę. I w tym kontekście należałoby także rozpatrywać interoperacyjność i integrację usług. Więc jeżeli ktoś chciałby na ten temat się wypowiedzieć, to bardzo proszę. To jest rzeczywiście bardzo ważne pytanie i myślę, że Vint się do tego ustosunkuje. Jak słyszysz, Vint, tego typu pytania, także jak słyszysz na przykład od kolegi z Bangladeszu, że po prostu jest problem z dostępem do internetu, w jaki sposób poradzić sobie z tym wszystkim? Odpowiada Nigat Dutt. Ja także chciałabym się wypowiedzieć na temat zasad etyki i tego, w jaki sposób w kontekście sztucznej inteligencji tych zasad etyki możemy przestrzegać i ich pilnować. Wydaje mi się, że w tej chwili nie robimy wystarczająco dużo. Musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób te potężne giganty technologiczne tych etycznych zasad będą przestrzegać. Czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie tego dopilnować? Czy jesteśmy w stanie zapewnić różnorodność? Jak ktoś sobie siedzi w Dolinie Krzemowej, to czy rzeczywiście tak samo zapatruje się na etykę sztucznej inteligencji, jak, nie wiem, Pakistanka, czy kobieta pracująca na co dzień w Bangladeszu? Czy rzeczywiście mamy ten sam dostęp do możliwości, czy ta różnorodność jest zapewniona, czy nie powinniśmy na tym się skupić, właśnie na różnorodności i także tworzeniu odpowiednich rozwiązań dla wszystkich interesariuszy. Mówił Pan sam o tym równouprawnieniu w kontekście dostępu do spotkania. U nas na przykład i w Pakistanie, i w Indiach, i w Bangladeszu mamy do czynienia z potężną marginalizacją kobiet. Także należy zwrócić uwagę na problemy związane z brakiem możliwości korzystania z zasobów internetowych ze względu na brak dostępu w lokalnych językach. Potężnym problemem jest także narażenie kobiet na język nienawiści, jak również na groźby prześladowań, w tym także groźby gwałtu. I to jest codzienność niektórych wspólnot w mojej części świata. Nie jestem pewna, jak wygląda sytuacja konkretnie w Bangladeszu, natomiast z punktu widzenia Pakistanki mogę powiedzieć, że my staramy się budować taką perspektywę, taką przestrzeń, w której będziemy w stanie rozmawiać o kwestiach etyki, o kwestiach sztucznej inteligencji. I niby jestem obecna na szczycie cyfrowym tutaj w Polsce, ale wcale nie uważam,
żebym miała możliwość rozmowy na wszystkie interesujące nas tematy, na przykład kwestii braku równouprawnienia w kontekście dostępu do treści cyfrowych, braku dostępu do internetu, na przykład również cenzury w internecie. To są tematy, które mnie bardzo interesują, a samo wystąpienie na szczycie cyfrowym tu w Katowicach nie załatwia sprawy. My musimy starać się szerzej podchodzić do tego tematu. Wydaje mi się, że przed nami jeszcze masa pracy, a nierzadko nie jesteśmy w stanie przebić się ze swoimi treściami, czy dojść do momentu, w którym rzeczywiście będziemy w stanie zapewnić dostęp do internetu, do treści cyfrowych wszystkim krajom, w tym także krajom rozwijającym się. Świetne uwagi. I to jest chyba ta kwintesencja tych debat, w tym dotyczących sztucznej inteligencji oraz etyki. I to jest także debata, która toczy się w Watykanie. I w zasadzie te kwestie w Watykanie poruszane są już od wielu lat. Właśnie kwestie związane z dostępem, ale także związane między innymi z przemocą wobec kobiet. I myślę, że tutaj właśnie trzeba pochylić się nad tym jeszcze bliżej. Dziękuję bardzo, natomiast, że wspomniałaś o tym zagadnieniu. I tutaj myślę, że pojawia się taki powracający temat standardów, zarówno u ciebie, jak i u Vittorio. I te standardy są niezwykle ważne. Czy uważają państwo, że standardy, normy mogą nam pomóc w promowaniu i zapewnianiu interoperacyjności? Czy pozwolą nam lepiej radzić sobie z technologią sztucznej inteligencji? Bo tak, oczywiście są regulacje, są przepisy, które mogą być uchwalane, mogą pewne rzeczy rozwiązywać, ale nie wszystko da się uregulować, bo przecież to wszystko stale się zmienia, a więc być może potrzebowalibyśmy jakichś takich standardów, które pozwoliłyby właśnie rozwiązać takie nowo powstające kwestie. A zatem, czy mógłbym poprosić o komentarz któregoś z naszych panelistów do tego, co powiedział Vittorio. Vittorio wspomniał właśnie o tym, w jaki sposób przejść od słów, od haseł do rzeczywistej interoperacyjności. Jakie jest stanowisko rządów? Jakie jest stanowisko firm technologicznych? W jaki sposób podejść do tego zagadnienia? Karolino, ty chyba niewiele jeszcze mówiłaś. Świetnie zaczęłaś z wysokiego C, ale potem troszkę zamilkłaś, a więc być może ty chciałabyś się odnieść właśnie do tej kwestii standardów także w sferze sztucznej inteligencji. A potem poprosimy innych panelistów. Tak, Vittorio wspomniał o czymś, co jest niezwykle istotne. Myślę, że to jest tak naprawdę kwintesencja tej debaty o interoperacyjności. Istnieją dobre praktyki, które możemy kształtować, ale musimy pamiętać, że są też inne inicjatywy, które bardzo często dobrze sobie radzą, jeżeli chodzi o kształtowanie przestrzeni cyfrowej, kształtowanie internetu jako przestrzeni interoperacyjnej. Różne rozwiązania są proponowane przez różne organizacje, w tym przez organizacje między innymi takie jak ta, którą reprezentuje WindCerf. Są świetne przykłady na to, że to może faktycznie działać. Wczoraj uczestniczyłam w prezentacji takiego raportu dotyczącego czynników warunkujących technicznie prawidłowo działający internet. I myślę, że internet działa dobrze, natomiast zapewnienie jego interoperacyjności jest niezwykle ważne i to do tego także odwoływał się Vittorio. A zatem musimy wziąć pod uwagę różne kwestie, w tym kwestie infrastruktury, także kwestie danych, które naprawdę mają duży wpływ na to, jak wykorzystywane są mechanizmy sztucznej inteligencji. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie interoperacyjnością, to jest to duże wyzwanie, bo chcemy oczywiście zapewnić bezpieczeństwo.
Zależy nam na tym, aby systemy zarządzania danymi były interoperacyjne, ze sobą kompatybilne na poziomie poszczególnych platform, ale pamiętajmy, że tutaj mówimy o przetwarzaniu danych użytkownika, a więc musimy być bardzo ostrożni i rzeczywiście zastanowić się, w jaki sposób do tego podejść. Musimy po prostu przyjąć takie podejście nie tylko odgórne, ale także oddolne, pracować w terenie rzeczywiście ze społecznościami lokalnymi i to nie tylko w państwach na północy, tak zwanej globalnej północy, ale także z państwami rozwijającymi się. Dziękuję bardzo, Karolino. Rzućmy teraz okiem na czat i zobaczmy, co tam się dzieje, czy są jakieś pytania na temat tego, o czym tutaj mówiliśmy. I potem będziemy już zmierzać do podsumowania naszej dyskusji. Chris Ciancino zadawał pytanie na temat roli ONZ. Oczywiście tutaj ONZ to jest organizacja, która zrzesza wiele różnych agencji, z których każda może mieć do odegrania jakąś rolę. W tej chwili bardzo wiele rzeczy dzieje się w przestrzeni cyfrowej. Między innymi mamy w przestrzeni cyfrowej dostępne usługi medyczne, handel toczy się w internecie i do tego też my w ramach organizacji ONZ musimy się odnosić i w tym właśnie podczas takich szczytów cyfrowych, jak właśnie IGF. Jest też takie pytanie dotyczące tego, jakie podejście przyjmuje sekretarz generalny ONZ, także w kontekście tego proponowanego programu IGF+. Tutaj jest pytanie dotyczące tego, jakie są perspektywy do tego w zakresie tego programu i mamy też komentarz od Judy Kroll, która zgadza się z NIGAT, która mówiła o grupach w szczególnie trudnej sytuacji. W zasadzie bardzo wielu słuchaczy naszej dyskusji rzeczywiście zgadza się z NIGAT. Mieliśmy też okazję wysłuchać poglądów Chrisa, który mówił o tym, jaka może być rola szczytu IGF, na przykład w kontekście cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i nad jakimi kwestiami powinniśmy się bardziej jeszcze pochylać w ramach naszych debat. Także Karolina odnosiła się do istotnych kwestii dotyczących kwestii cyfrowych, w tym ochrony praw człowieka, wymiany informacji. I jest jeszcze ktoś, kto chciałby wygłosić komentarz. Mamy zaledwie 5 minut na podsumowanie. Nie wiem, co się dzieje na sali w Katowicach. Chyba są z nami słuchacze, którzy cały czas jeszcze są na sali i zostają z nami do końca. Amir zadaje na czacie pytanie do Winta. To jest pytanie, które dotyczy problemów, takich jak przestępczość w internecie oraz ataki cybernetyczne. To jest problem, który można by rozwiązać poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, na przykład na zasadzie security by design czy safety by design i to mogłoby pomóc w zwalczaniu cyberprzestępczości. Jest to bardzo istotne zagadnienie i za chwilkę prześlę link do takiego raportu, który opublikowano niedawno dotyczącego właśnie tej kwestii. I podczas naszej dyskusji wspominaliśmy także o technologiach blockchain i myślę, że powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, dokąd mogą nas doprowadzić technologie oparte właśnie na zasadzie security czy safety by design. Jednym z takich przykładów może być na przykład działalność tak zwanej ciemnej strony internetu, tak zwanych sieci Tor czy Dark Webu, które to są przestrzenie, w których bardzo często mamy do czynienia z działalnością przestępczą, a zatem musimy zadbać o bezpieczeństwo już na etapie projektowania pewnych rozwiązań, które potem będą kształtować działalność w sferze cyfrowej. A zatem, jeżeli chodzi o podsumowanie naszej dyskusji, możemy zacząć od przedstawicielki Parlamentu Europejskiego. Być może chciałaby Pani odnieść się do tego, co powiedziała, no i być może chciałaby Pani zaproponować jakieś ogólne wnioski, czy jakieś takie ogólne podsumowanie, które zapadnie nam w pamięć po tej sesji.
Zapraszam. Dziękuję bardzo. Przysłuchuję się uważnie tej dyskusji. Myślę, że to jest jedna z najlepszych debat w ramach szczytu IGF, chociaż osobiście nie mogę być na miejscu. Niestety nie pamiętam wszystkich nazwisk tych, którzy zadawali pytania, ale chciałabym podziękować szczególnie za te komentarze o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jest to bardzo istotne. Mówiliśmy także o tym, w jaki sposób agendy ONZ mogą się do tego przyczynić także w kontekście takich programów zaproponowanych przez komisarza, przepraszam, sekretarza generalnego, jak na przykład nasza wspólna agenda, czy mapa drogowa na rzecz współpracy cyfrowej, a zatem bardzo wiele się dzieje. Musimy pamiętać także, że rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji mogą nam pomóc rozwiązywać różne problemy, takie między innymi jak kryzys związany z rolnictwem, kryzys związany ze zmianami klimatu, a zatem myślę, że organizacje takie jak ITU czy UNESCO także uczestniczą w tych pracach. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że podkreśliliśmy te kwestie. Jeżeli chodzi o to, co powiedział Vittorio, to jest to coś, o czym też starałam się powiedzieć w moim przemówieniu. A zatem chodzi o to, aby pamiętać o tym, że interoperacyjność jest kluczem i musimy ją zapewniać. Bardzo także dziękuję pani z Pakistanu za odniesienie się do kwestii różnorodności infrastruktury internetowej. I jest to coś, co być może nie zawsze uda się osiągnąć poprzez regulacje, bo myślę, że to jest coś, co musi wyjść od podmiotów prywatnych, czyli tych, które zapewniają rzeczywiście infrastrukturę, ale myślę, że powinniśmy starać się tworzyć odpowiednie warunki dla ich funkcjonowania i myślę, że na tym też pochyli się Parlament Europejski w przyszły poniedziałek, jeżeli chodzi o swoje dyskusje plenarne. Będą tam dyskutowane właśnie kwestie infrastruktury, ale też kwestie między innymi przemocy wobec kobiet. A zatem musimy mówić jednym głosem i być aktywni. Jeżeli chodzi o platformy społecznościowe, to bardzo ważnym kryterium jest to, jak często te platformy są wykorzystywane, a zatem są to platformy, które wykorzystywane są bardzo często i także z dostawcami tego rodzaju usług powinniśmy współpracować, tworząc nowe standardy i regulacje. Uważam, że jeżeli chodzi o społeczność, odpowiedzialność przedsiębiorstw działających w internecie, to ta odpowiedzialność powinna nie tylko dotyczyć kwestii takich przekrojowych, jak klimat, ale powinna też dotyczyć odpowiedzialnego korzystania z danych. A zatem tego być może nie zawsze to być może dostrzegamy, nie zawsze jest to tak ważne dla wszystkich, jak na przykład zmiany klimatu. Ale przecież pamiętajmy, że zmiany klimatu spowodowane są emisjami CO2, tego nie widzimy, ale to nie znaczy, że te kwestie nie są ważne. I właśnie podobnie jest z kwestiami zarządzania danymi. Bardzo dziękuję i chciałbym jeszcze zadać następujące pytanie. W jakim momencie będziemy mieli taką sytuację, w której będziemy mogli zapewnić możliwość przenoszenia danych, ale także możliwość na przykład zmiany sieci, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku telefonów komórkowych. Czy kiedykolwiek osiągniemy taką sytuację, że użytkownik będzie mógł bezproblemowo, w sposób całkowicie kompatybilny przełączać się pomiędzy różnymi platformami? Myślę, że krótka odpowiedź jest taka, że prowadzone są już w tej chwili na ten temat prace i ten aspekt został także uwzględniony w nowej ustawie dotyczącej zarządzania danymi, a zatem istnieją takie dążenia właśnie do tego, aby zapewnić pełną interoperacyjność także w takim sensie, o którym pan tutaj wspomina. To myślę, że jeszcze na razie pozostaje w sferze planów, ale trochę już się w tym zakresie dzieje. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości zobaczyć jakieś konkretne rezultaty tych prac. Dziękuję bardzo. I jeszcze chciałbym dodać kwestię dotyczącą standardów. Myślę, że takie standardy mogłyby także przyspieszyć te prace. WINT. Ostatnio, w ciągu ostatnich 20 minut nie odzywasz się za dużo, a zatem czy mógłbym poprosić cię o
przedstawienie jakichś wniosków na zakończenie tej dyskusji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jest to dyskusja bardzo szeroko zakrojona. Ale to, co mnie szczególnie rzuca się w oczy, to to, że w tej dyskusji, którą toczymy, musimy być bardzo skromni, postępować bardzo ostrożnie, ponieważ mamy do czynienia tutaj ze środowiskiem, które jest niezwykle złożone. Na przykład, oczywiście kwestie takie jak security by design to są dobre podejścia, natomiast trudno jest je rzeczywiście osiągnąć, ponieważ pamiętajmy, że internet to jest bardzo złożone środowisko, w którym działają miliardy różnych użytkowników, różne oprogramowanie i te interakcje są bardzo szeroko zakrojone, zatem trudno jest przewidzieć dokładnie wszystkie konsekwencje każdego działania, które jest podejmowane w internecie, więc musimy podchodzić do tego z ostrożnością i mieć świadomość tego, że bardzo trudno jest cały ten proces kontrolować, ale to nie znaczy, że powinniśmy, czy nie powinniśmy się na tym skupiać. Pamiętajmy, że także dostawcy usług internetowych przetwarzają bardzo duże ilości treści i kolejne problemy, które się z tym wiążą, to między innymi korzystywanie modelu uczenia się maszynowego, a więc są pewne technologie, które już w tej chwili istnieją, ale które wymagają możliwości przetwarzania dużych wolumenów danych, a zatem pewnych rzeczy trzeba się po prostu nauczyć i trzeba do tego wszystkiego podchodzić bardzo ostrożnie. Na zakończenie chciałbym podkreślić, że potrzebne są nam zasady i regulacje, rozporządzenia, ale one muszą po prostu działać. Muszą być prawidłowo tworzone, tak aby można było je rzeczywiście stosować w praktyce. Czasami może się to nie udać za pierwszym razem, może się nie udać za drugim razem, ale powinniśmy z naszych błędów wyciągać wnioski, uczyć się po drodze tak, aby regulacje były coraz lepsze. Nie musimy mieć takich ambicji, żeby wszystko doskonale rozwiązać już przy pierwszym podejściu. Możemy się uczyć. Z bardzo dużą uwagą będę przyglądał się pracom zmierzającym do tworzenia bezpiecznego dla wszystkich internetu. Dziękuję, Wend. Myślę, że to jest najlepsze możliwe podsumowanie naszej dyskusji. I teraz, jeśli zgodzą się pozostali paneliści, w szczególności Karolina i Nagat, to może rzeczywiście tym wezwaniem do pewnej skromności, do pewnej pokory byśmy zakończyli nasze rozważania. Wydaje mi się, że to bardzo dobre podejście do innowacyjności, czyli z pokorą i z wiedzą. A tych z Państwa, którzy fizycznie są z nami w Katowicach, chcę powiedzieć, że bardzo warto odwiedzić Nową Hutę. To jest całkiem niedaleko Katowic. W Nowej Hucie swoją posługę pełnił Jan Paweł II jako ksiądz, zanim został papieżem. Zachęcam zatem do zwiedzenia zarówno Katowic, jak i ciekawych miejsc w okolicy. Wszystkim Państwu dziękuję. Na do widzenia. Pokazuję jeszcze widok z mojego pokoju hotelowego. Wspaniała dyskusja za nami. Wiele się nauczyłem, w szczególności na własnych błędach. Jeszcze teraz rumienię się na wspomnienie mojego faux pas wobec Nagat. No cóż, ale było miło, było zabawnie. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać także z obecną tu i w przestrzeni internetowej publicznością. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. My też dziękujemy, Johan. Do zobaczenia. Wszystkim serdecznie dziękujemy, także osobom obecnym na sali. Od razu przepraszamy za trudności techniczne. Naprawdę jesteśmy wdzięczni za Państwa obecność i za to, że kontaktujecie się z Państwo z nami także na czatach. Można pisać do nas, używając odpowiedniego hashtaga. Jeszcze serdeczne dzięki dla techników. Dziękujemy bardzo za wsparcie.